Dzień dobry, witam w kartach dnia na środę. Środa, karty dnia. Już sprawdzam, jakie energie będą nam towarzyszyć. Tutaj mi się jakieś zwycięstwo pokazało. Wszelkiego rodzaju rozmowy, jakieś potyczki słowne, może egzamin, może jakaś kontrola, sprawdzenie czegoś, tutaj pokazały się w zwycięstwie. Może to być zdanie jakiegoś raportu, jakaś, tak jak już wcześniej mówiłam, kontrola, bo tutaj mam zakończenie czegoś przez ten sąd ostateczny. Będzie to wynikało ze strony jakiegoś mężczyzny, tak, to tutaj jest ten, kto będzie sprawdzał, tutaj jest ta walka, ale też ważna informacja jest taka, że my od samego początku podchodzimy do tego jako zwycięzcy. Nie ma innej opcji. Jeżeli z takim nastawieniem będziecie podchodzić również nie tylko w dzisiejszych sytuacjach, ale takich życiowych, to naprawdę istnieje duże prawdopodobieństwo, że to Wam się zmaterializuje, tak? Że będziecie po prostu zupełnie inaczej wibrować energetycznie, a tutaj to mówię z takiego energetycznego punktu widzenia, niż podchodząc bardzo niepewnie z pozycji ofiary na przykład. Tutaj jest to zwycięstwo i nie ma po prostu mocnych na to, żeby Was ktoś zbił z pantałyku. Nawet jeżeli coś tam nie powiedzie się po Waszej myśli, to zupełnie jest inna reakcja na bieg wydarzeń, na bieg sytuacji. Wieczorem jakaś przyjemna sytuacja w kwestiach emocjonalnych, wartościowa rozmowa, fajny kontakt jakiś z tym królem kielichów, albo tutaj mogło się pokazać coś takiego wartościowego, co przeżyjecie i to Wam da bardzo dużo spokoju, pewności, ukojenia. Jeśli chodzi o kwestię tyłu talii, to tutaj mi się pokazała informacja taka, że coś może ruszyć, coś, co o czym już prawie zapomnieliście, ale możecie dostać wiadomość od tego króla mieczy, który coś sprawdził i ma dla Was raczej dobre wiadomości. Coś, co da Wam jakiś spokój, ulgę. Może to jest właśnie kwestia tego wieczoru, to jest kwestia tego króla kielichów. Może to jest to poruszenie energii, które w jakiś tam sposób bardzo Wam jest potrzebne. Także takie informacje, jeśli chodzi o środę. Ja Wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego, udanego dnia. No i słyszymy się już w kartach dnia na czwartek.